Błażej Moder, dyrektor EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi. Znajdujemy się na terenie kompleksu zabytkowej elektrociepłowni numer 1 w Łodzi. Jest to obszar około 4 hektarów, 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, który poddajemy procesowi rewitalizacji. W kompleksie wschodnim powstaje Narodowe Centrum Kultury Filmowej, w kompleksie zachodnim Centrum Nauki i Techniki, natomiast dawne warsztaty elektrociepłowni zamieniamy na Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Ofertę edukacyjną Centrum Nauki i Techniki uzupełnia planetarium i kino 3D. Obiekt, który jest już dzisiaj dostępny dla mieszkańców naszego miasta, to jest część zachodnia. Tam uruchomiliśmy ekspozycję Centrum Nauki i Techniki z 3 wystawami stałymi, czyli elektrownia przestała działać, przestała zasilać mieszkańców prąd, ale zasilają w nowy rodzaj energii, kultury i edukacji. EC1 Łódź Miasto Kultury od swojego powstania aktywnie aplikowało po wsparcie z środków unijnych. W ubiegłej perspektywie finansowej udało się wspomóc proces rewitalizacyjny to kwotą blisko 80 milionów złotych. Natomiast w tym roku w tej perspektywie finansowej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim realizujemy 3 projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Po jednym projekcie na każde centrum, dzięki wsparciu unijnemu na te zadania przyznano nam kwotę ponad 45 milionów złotych. I ty możesz zmieniać Łódzkie z funduszami europejskimi.